Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszną potrawę, a będą to pierogi z kapustą i grzybami. Danie to jest doskonałe oczywiście także na kolację wigilijną. Będziemy potrzebować 0,5 kg mąki pszennej, szklankę gorącej wody i płaską łyżkę soli. Z tych produktów zrobimy ciasto na nasze pyszne pierożki. Oczywiście będziemy potrzebowali również kapustę. Ja już mam przygotowaną kapustę z grzybami, a przepis na tę kapustę znajdziecie także na naszym kanale smakkujaw.pl. Nasze pierożki okrasimy cebulką, którą podsmażę na oleju i dodam do tego jeszcze płatki papryki. To jest papryka słodka. Do makutry wsypuję połowę porcji mąki. Wlewam wodę. Łyżeczkę soli i najpierw wszystko wymieszam łyżką i stopniowo będę dosypywać mąkę i kolejna porcja i za moment zacznę ugniatać ciasto rękoma. Sekretem dobrego ciasta jest gorąca woda, no nie taka, żeby nas poparzyła, ale musi być solidnie ciepła. I dosypuję kolejną porcję i zaraz zagniatam ciasto. Dodaję tyle mąki, żeby ciasto było elastyczne. Przełożyłam ciasto na stolnicę i będę wyrabiała tak jeszcze około 5 minut. Ciasto mam już dobrze wyrobione. Jest naprawdę elastyczne, a zatem przekładam teraz do miseczki, przykrywam ściereczką i zabieram się za poszatkowanie kapusty z grzybami. Wysypałam stolnicę mąką, dzielę ciasto na mniejsze części. Pozostałą część wkładam i przykrywam ściereczką i rozwałkowuję teraz ciasto, no tak dosyć cienko, jeśli chcemy, żeby nasze pierożki były bardzo delikatne. Ciasto bardzo dobrze się rozwałkowuje, jest naprawdę elastyczne. Ciasto mam już rozwałkowane i teraz wykrawam koła. Ja robię to takim przyrządem, ale można oczywiście zrobić to szklanką. Sekretem doskonałych pierogów jest cieniusieńkie ciasto. I na środek nakładam teraz farsz. I lepię pierożki. Musimy oczywiście dobrze skleić brzegi, żeby podczas gotowania farsz nam z pierogów nie wyleciał. I teraz zrobię takie falbanki, jak robiła to moja mama i pierożek mam gotowy. Wszystkie pierożki mam już gotowe, wyszło mi około 40 sztuk. Będę teraz gotowała 5-6 minut od momentu wypłynięcia pierogów. Wrzucam pierogi oczywiście na wrzącą wodę, osoloną i dodałam też kilka kropli oleju, żeby się nie posklejały. Druga partia pierogów mi się gotuje, a ja w tym czasie podsmażę cebulkę. Na rozgrzaną patelnię wlałam porcję oleju, wrzucam cebulkę i płatki papryki. Wszystko przemieszam i będę podsmażała cebulkę na złoty kolor. Cebulkę mam już ładnie przyrumienioną, a zatem wyłączam gaz i podaję pierożki na stół. Wszystkie pierożki mam już gotowe, częściowo wyłożyłam na stół, okrasiłam również cebulką i papryką, one smakują naprawdę bardzo dobrze, ciasto jest cieniusieńkie, pierogi są naprawdę rewelacyjne, jeszcze odrobinę świeżo zmielonego pieprzu.
troszeczkę zielonej natki pietruszki. Zobaczcie, jak danie wygląda rewelacyjne. Znakomite naprawdę na wieczerze wigilijną, ale nie tylko. Doskonale smakują także odsmażone na przykład na drugi dzień. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.